Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach AI, The Somnium Files. Jesteśmy teraz tuż przed dosyć ważnym momentem, tak mi się wydaje przynajmniej. I mój jakby typ jest taki, który trzymałem się wcześniej tego, jak chwilę sobie pomyślałem. No, tak miałem nie myśleć, ale ostatecznie pomyślałem. I według mnie to jest rzeczywiście będzie coś takiego, że 89 i Date się zamienili ze sobą w jakiś sposób ciałami. W sensie, nawet może świadomościami ciałami. Wydaje mi się, że 89 nie był taki zły wcale i on jest w ciele Data. Czy on jest Datem jakby, a Date, czyli syn jakby Soul, jest 89 i za chwilę może dojść do zamiany, tak mi się wydaje. Ale może się mylić. Może się mylić. To jest elektrownia chemiczna, która została zamknięta 8 lat temu. Wiedziałem to. Skąd to wiedziałem? Jakby zaczątki mojego mózgu zaczęły swędzieć. On tylko aż Date, przepraszam, ale to będzie złe. Co się stało? Ktoś zaczął się dobierać do mojej pamięci. Chcę wyczyścić wszystko. Wszystko, co zebrałem przez ostatnie 5 lat. Razem z backupami. Peter. Czy Peter to robi? Prawie na pewno. On ma prawa administratorskie. Ale gnojek. A przywołam ICE, czy jakoś tam, powiedzmy, zabezpieczenia, ale to kupi tylko trochę czasu. Mam najwięcej, mam maksymalnie 4 godziny. Potem mój ICE zostanie przełamany, Peter będzie mógł podłączyć się do budget i do mojego oprogramowania. Będzie mógł mnie zniszczyć. Dlaczego? To musi być związane z rozkazami, które otrzymał z góry. Grube ryby widzą cię jako zagrożenie, Date. Próbują ograniczyć twoją moc przez usunięcie mnie z ciebie. Myślę, że ich motywacja teraz nie ma znaczenia. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby odnaleźć Iris i przybrać ją do Abyss w najbliższych 4 godzinach. Albo inaczej, przestanę istnieć. Date, coś nie tak? Nic, po prostu... Okej, okay, teraz już wiem. Ruszajmy. Liczę na ciebie, Date. 4 godziny. W porządku. To powinno być wystarczająco czasu. Złapam mój evolver i ruszymy naprzód. Naprawdę czuję, że... Że Date... Że... Syn Soul może do nas wrócić w każdym momencie, do tego ciała. Pójdę pierwszy. Poczekaj tutaj. Okej. Okay. Myślałem, że będzie się sprzeciwiała, ale całe szczęście nie. Czy to... A to kto? Renju? Czy 89? Który jest z tych dwóch? Renju. Okira! O, shit. Co się stało z 89 w tamtej ścieżce? On chyba wrócił wtedy do pierdla po prostu. Sprawa pozostaje nierozwiązana? Chcę zapisać? To będzie true ending. A teraz tamto się odblokuje, prawda? Bo teraz dowiedzielibyśmy się, jakbyśmy wcześniej poszli tą drogą, to byśmy się dowiedzieli czegoś strasznie tajemniczego. Ale jestem bardzo ciekawy. Okej, okay. Reopen, investigation. Berlin. Tutaj, krótkie przypomnienie z tego, co ja sam pamiętam. Zobaczymy. Tutaj w tej ścieżce zginęła Shoko oczywiście, później zginął Renju, później zginęła Iris i Ota. A później jeszcze zginął Soul, Sejima, który został zestrzelony przez szefową naszą. Ale jakby ktoś się zastanawiał, co się działo w tej ścieżce. To jest chyba jakaś ścieżka, kurczę, nie wiem, po prostu zniszczenia. Kurde, też byliśmy tak blisko, ale chamsko.
Tu jakaś przypominajka powinna być. To jest... Sousajima. To wcale nie musisz szyfować w wierciele teraz. Dlaczego? Dlaczego? To może być tak naprawdę każdy. To może być... Nie wiem, co to może być. Co się dzieje? Dlaczego szyfa zabija Soul? Alibi szyfowej na morderstwo Shoko? Shoko została zabita około 17 w piątek. Co wtedy robiła szyfowa? Nie wiadomo. Alibi szyfowej na morderstwo Renju? A co z sobotą? 20. Wtedy kiedy został zabity Renju? Podobnie, nie wiadomo. A, morderstwo Iris i Oty. Iris i Oty zostali zabici kiedy indziej. A oglądałem streama na komórce z szefową. Tylko przez pierwszy minut. Polarny niedźwiedź nie pojawił się na streamie. Możliwe, że ona zadzwoniła gdzieś spoza kamery. Gdzie był wtedy telefon szefowej? Sprawdź to! Ona nie dzwoniła z komórki. Używała komputera. Używała serwisów VPN. Mogła w ten sposób podłączyć do swojego komputera Babies z magazynu i wykonać telefon. Połączenie. Nie wierzę w to. Szefowa? Szefowa jest nowym cyklopem? Shoko, Renju, Iris, Ota, Soul. Szefowa ich wszystkich zabiła? Dowody to wskazują. Soul też miał usunięte lewe oko. Identycznie Shoko, Renju i Iris. I to jest magazyn, moi drodzy, chyba. W elektrowni. Elektrownia. Nie ma razem elektrownia. Date? Wiem, gdzie jest szefowa. Złapałem sygnał GPS. Gdzie? Ona teraz jest? W rezydencji Sagan. Gdzieś w domu Hitomi. Co? Jestem szalenie ciekawy, co to będzie się działo. Wtorek, godzina... Pierwsza trzy. Dziwnęłem moją broń z kolby. Nie z kolby, tylko z... No tego na broń. Nie wiem, jak to się nazywa. Z pojemnika, z kabury. O, kabura, to było to słowo. I wpadłem do domu. Hitomi! Wołam ją, ale nie było odpowiedzi. Nie widziałem też szefowej. Ajba, zaraz wynajmę telefon. Robi się. Skąd? Sofa? Skąd to dochodzi? Koniczka? Nie wiem. Jak prawdziwy telefon, nie wiadomo skąd. Mikrofalówka. Nie, tutaj, okej. Okay. Telefon szefowej, och cholera. Też coś leżeć, magazyn? Czy porno magazyn to jest? O! Kaname Date? Jesteś aresztowany za morderstwo. Co do cholery? Rzuć broń! Natychmiast! Szefowa? Szefowa. Okej. Nikogo nie zabiłem. Proszę, uwierzcie mi. Oni ciebie nie słuchają. Proszę, opuśćcie broń. Opuśćcie broń. Ja opuszczę swoją. Date. Myślisz, że oni naprawdę cię posłuchają? A ci mam wybór. Szefowa jest podejrzana. Ta kobieta zabiła... jest nowym cyklopem. Ona was oszukuje. Są dobrze przeszkoleni. Nawet nie drgnęli. F-word. Szefowa, co ty do cholery odpierdalasz? Mogłabym cię zapytać o to samo. Zabijesz się szokoladami, prawda? To śmieszne. O czym ty gadasz? Nie kłam. Zabijałaś 5 ofiar? Żartujesz sobie? Ty jesteś nowym cyklopem. Co? No co to sądzisz? Przyłożyłaś telefon, pisałeś do głowy Soul i pociągnęłaś ze spust.
Widziałem to na moje własne oczy. Na moje własne oko. Zabij się. Zabij przestań kłamać. Gdzie jest Hitomi? Nie wiem. Nie boję cię, gdy przyszłam. Po co tu przyjazłaś? Dlaczego miałbym ci mówić? Fight? To idzie donikąd. Będziesz walczył? Nie mam wyboru. Nie polecam. Masz zero szans w graniu tej strzelaniny. Co możesz zrobić? Pozwól, że pomyślę. Moc bullshitu aktywowana! Dead? Co jest na stole kuchennym? Czy to może twoja ulubiona rzecz? Co? Magazyn. Chcesz, żebyś spojrzał teraz na magazyn? Po prostu spójrz. Niemożliwe. To jest legendarne czasopismo. O, limitowana edycja! Opary mleczne? Co? Date, naładuj evolver, bombą urdzistą. Strzelaj w chmurę, dlaczego? Rób co mówię, teraz! Okej, tym chyba jeszcze nie strzelaliśmy? O, kurde. Okej. Bomba plus mleko plus pornomagazyn. Moc bullshitu aktywowana. Oj nie. Jest ci pomysł, żeby do niej strzelić. Prawdopodobnie jest tylko nieprzytomna. I prawe ramię i lewa noga ucierpiały, ale przeżyje. Sprawdzę kurszu, co? Dobrze, dobrze przemyślane, dzięki. Ale mogłaś poprosić, żebym rzucił po prostu workiem mąki. To byłoby zbyt wolne. By ulepszyć twój czas reakcji, musiałam improwizować. To co robił tam magazyn? To jest pytanie. Arsiar, zerknijmy. Hej! To jest tylko magazyn do gotowania. Mój dzień jest zrujnowany. O, ja pierdzielę. Szefowa wciąż jest nieprzytomna, ale jej fale mózgowe są stabilne. Synchronizacja nie powinna być problemem. Okej, czekajcie, szybko sobie zapiszę tylko jak zwykle miniaturkę, żeby tylko jej tutaj za chwilkę nie zgubić, bo coś czuję, że to teraz mi się może przydać. Okej. Dobra. Szefowa, mów do niej. Date, mówienie do niej jest bez sensu. Wiesz o tym, prawda? Zdecydowałem się z nią synchronizować. Zadawanie jej pytań byłoby stratą czasu. Poza tym, jeżeli ona się obudzi, nie wyobrażam sobie, żeby to było miłe przesłuchanie. I Tommy wciąż nie została znaleziona. Mam co do tego złe przeczucia, ale jest dobra szansa, że szefowa wie, gdzie ona jest. Skąd wyciągnąć, jak wyciągnąć od niej tę informację? Wejście do jej głowy będzie najszybszym sposobem, dlatego przyniosłem ją tutaj. No, jestem bardzo ciekaw. Maszyna. Coś jeszcze muszę zrobić? Z Peterem pogadać? Gdzie jest 89? Jest z powrotem za tretrami. Future Prison? Dokładnie. Nie mogę go trzymać tutaj. Jeżeli to rzeczywiście jest ten oryginalny syn,
Souls Gymy, to ciekawe. Lecz Otar, współpracujesz, ponieważ wiem, że szefowa jest moim wrogiem. Dostałem filmik od Aibe. Przejrzałem go i nie było śladów edytowania. Co oznacza, że nie ma mowy o pomyłce. Szefowa zastrzeliła i zabiła Souls Gymę. Po tym, jak wyciągnęła jego lewe oko. To sprawia, że szansa to, że jest podejrzaną, jest bardzo wysokie. A może miała wspólników? Patrzcie, jak jest przestępczynią. Dlatego współpracuję z tobą, specjalna agencie Date. Chcę tego tak samo bardzo jak ty. Prawdy. Oj, chcę prawdę. Jak szefowa? Ma złamane prawe ramię i jakąś kość w lewej nodze. Ale jej mózg jest całkowicie zdrowy. Możesz zacząć seans razem z nią. Okej, a jak mogę to zrobić? Halo? Wyposażenie? Jak mogę to zacząć? W sensie z nią już nie pogadam o niczym. Coś tam muszę tutaj zrobić. No, cholera jasna. O. Peter? Wszystko gotowe? Gotowy jestem w każdej chwili. Zaczynajmy. Ciekawe, co tutaj zobaczymy. Date? Wiem. 6 minut. Wrócę, zanim czas się skończy. Cóż, zaczynajmy. Tak naprawdę to, że oni zataili przed nami tą wiadomość, to było tak naprawdę kluczowe. Absolutnie da się to wytłumaczyć fabularnie, ale to było tak kluczowe. To było tak, tak okropnie ważna informacja to była. Jakieś reaktory. Dosyć kolorowo to jest. Jamajskie barwy. Jesteśmy beczką. Okej. Jesteśmy Aibą. To robiła ukryta w beczce. Jakby ktoś się zastanawiał. Da się rozciągnąć. Musi zawsze wychodzić w ten sposób. To jest bardzo ważne. W takim momencie? Szczególnie w takim momencie. No, to jak. Na to, że to jest opuszczona, jak to się opuszczała fabryka. Co szefowa może tutaj ukrywać? Somnium Scan. Ale poprzednio Somnium w ogóle działał idealnie. Ciekawe, czy też tutaj interset będzie, czy znowu się coś zwali. Okej, pierwszy zamek. Drugi. 4 czy 5 to jest pytanie. Cztery. Otwórz drzwi do prawdy szefowej. Szefowa coś ukrywa. Odkryj prawdę co do nowych zabójstw Cyklopa. Okej. Mamy drzwi 0. Jakieś kolejne drzwi? Jeśli zobaczmy na mapę, to będzie łatwiejsze. Są drzwi pierwsze. Drzwi A. Drabina 1F. Jedź przewód. Nie wiem. Podszedłbym. Podejrzewam, że to będzie coś dalszego, więc to będzie albo drabina 1F, albo drzwi pierwsze, albo przewód. Idźmy w tamtą stronę. Drzwi A? Nie, to nie jest to. To jest drzwi pierwsze. Aha, tam nie przejdziemy teraz, tak? Teraz spróbujmy z drzwiami pierwszymi. To jest jakiś zamek. Zarcywiałe drzwi. O Jezu, po 66 sekund? Naprawdę? No nie wiem. Rozwal zamek? Czy to przypadkiem nie jest ten sam koleś, który został wbity w szoko? Czy to nie będziemy musieli teraz jakoś otworzyć tych zbrodni? Ojejku. Ajba. Działało. Okej, okay, otwieraj. No skąd się ona to wie, prawda?
Znaczy, w szyfowej ktoś już może być od dawna. Ktoś mógł po prostu być szyfował przez większość gry. Przynajmniej w tej linii czasowej. Spadły jakieś klucze. Jedne z nich muszą być prawdziwe. Nie mam czasu prowadzić wszystkich. Okej, to się zamknęło. Mam nadzieję, że to jakiś znak. Zdecydowanie. Okej. No fajnie, że tam raz 10? Okej. Jedną sekundę. Po 10 sekund by było, to nie byłoby takie złe. Które podniesiemy klucz? Jest ich 5. Są jakieś inne interakcje przy nich? Nie. Nie, miałem sprawę od pierwszego. Będziemy najwyżej wczytywać. Zacznijmy od pierwszego i potem lecimy dalej. Ale ten ma 5 sekund. Fuck. Co oznacza, że on może być... Nie, ten też ma 5 sekund. Kurde. Bo te mają po 1 sekundę, a te mają po 5? Tak. Który z tych trzech będzie? Albo pierwszy, albo drugi, albo trzeci. Tylko czy możemy jakąś akcję wykonać, żeby to jakoś przyspieszyć? Żeby gdzieś zmarnować? Może podniesiemy któryś z tamtych klucz po prostu? Może podejdźmy do tych drzwi? Halo? Tu jakaś akcja? Może być, 1/6, idealnie. O? Wyglądają na zamknięte. A, no dobra, mamy 1/6 i pozbyliśmy się 10. Teraz po kolei klucze spróbujmy. Zacząłbym od klucza, nie wiem, pierwszego, później pierwszy, drugi, a potem trzeci. Ewentualnie potem czwarty, piąty, ale myślę, że to będzie albo pierwszy, albo drugi, albo trzeci. Tak bym stawiał. Kolce zbity przy pierwszym, przy tym kluczu. Czy przy wszystkich nie było? To powinien być dobry. Ten powinien chyba być dobry. That's what she said. I said. Okej. Okay. Ma tej pakietkę A. Okej, serio? Trzeba użyć do czegoś, co ma znaczek A. Daj spokój. Ja, przy innych kluczach nie było tego kolca? Okej, trochę trafiliśmy dobrze. Próbujmy otworzyć drzwi. Możemy użyć tego klucza, co podnieśliśmy. Tak, spróbuj go. Okej, chyba gdzieś przejdziemy. Nie wygląda jak wejście dalej. Otworzyło się. I zamknęło samo, okej. Dziwne. Czy to nie jest trzecie piętro? Co tu się dzieje? To są już coraz bardziej powalone. No to, że piętra są połączone w jakiś dziwny sposób. Problematyczny sen. Ojej, ja pierdziela, czas się kończy, ludzie. No co prawda teraz sekundy tylko straciliśmy, ale... Tam mamy rurę. Okej, zobaczmy, co mamy. A prim, drzwi, drzwi B, D prim, F, pipe i control panel. Do control panelu trzeba dojść, ale gdzie są drzwi B? Tu są drzwi B, tu jest drzwi A prim, tu są drzwi D. Dobra, spróbujmy przejść na dalej. Na razie te drzwi zostawiamy. 4 minuty, no spoko. I teraz tak. Tutaj mamy jakieś drzwi. Tutaj mam drogę dalej? Nie, tutaj też jest zamknięte. Czyli musimy zejść tutaj. Drzwi B. Czyli pewnie do później drzwi C, a później D i tak dalej. Otwórz, kopnij, albo no, otwórz chyba, co? Tylko razy 3 potem mamy. Chyba nie są zamknięte. Właśnie, my już klucze nie mamy. To jest drugie piętro, ale... To zdecydowanie są drzwi, które otworzyłam. To jest labirynt. Muszę pamiętać, które drzwi gdzie prowadzą. Nie wiem, będę próbował do skrótku, chyba na razie. Próbuję C? Bo co tu jeszcze mamy? A, nie mamy innego wyjścia. Jesteśmy w jakimś dziwnym, małym miejscu i możemy iść tylko do tych drzwi, prawda? Tak, no dobra, zobaczmy. Otwórz. Raz 5 będzie później. Chyba nie są zamknięte. Mam farta. A co teraz, drzwi D? To po czym poznać, czy dobrze idę? O, znowu jesteśmy na drugim piętrze. Opuściliśmy drugie piętro i znowu tu jesteśmy? To jest dziwne. Okej. Okay. To jest zablokowane, tu nie przejdziemy. A tutaj mamy półkę, a i mamy drzwi E. Albo... Ja.
Tutaj są półki, okej, okay, ale drzwi? Jakie są drzwi? Są drzwi D, są drzwi E i drzwi E prim. I tyle, okej. Dino. Otwórz. Okej. Okay. Okej, okay, są zamknięte. Shooter dobrze. Dobra, drzwi E albo E prim? Albo beczka. Nie no, spróbujmy E na razie. Zobaczmy, co z to wyjdzie. Okej, okay, jesteśmy w tym samym miejscu? To chyba nie tak miało to działać. Otwórz drugie drzwi, a gdzie są drugie drzwi? Może E prim? Albo beczka. A gdzie ta beczka by spadła? Na dół, nie wiem, czy coś da. Lift, investigate, nie wiem, push. Okej, okay, tak myślałem. A nie, dobra, daję to coś. Fiat jest na sznurku. Okay, podnieśliśmy półkę. Otworzyliśmy drzwi jakieś. Aby się sprawdzić te drzwi. Okej, okay, a to nie rozeskoczyć albo coś? Albo E prim na początek? Fiatacie, co są drzwi? Drugie drzwi! Ej, to jest chyba to. Albo E prim. Dobra, spróbujmy tutaj. Jesteśmy cały czas... No, spędzić. O kurde, dobra. Bierzemy to, inaczej nie ma siły. No jest tu zamknięte. 999 sekund, czyli jakbyśmy mieli te jedynki. Okej, to jest Renju. Ktoś go dusi. Słuchajcie, w rompy to był Grey Guy, a tutaj jest Purple Guy. Spadło coś, kluczyki. Może to są klucze? Jest zegar do nich przypięty. No to. Nie chcemy wziąć tego. Musimy być ostrożni. Jak to nie możemy wziąć tego? Może teraz drzwi D będą otwarte. Albo drzwi E prim? Klucz 3,45? Klucz 11? Chwila. No, żartujecie sobie. Z 5 różnych kluczy, nie mam pojęcia, który teraz wziąć. Dobra, jeszcze raz spróbujemy chyba przejść. Nie wiem, może coś mi podpowie, który klucz trzeba będzie wziąć. Może teraz będzie jakiś komentarz przy tym? Oj, ale 10 sekund to jest aż. Trudno. Nie, to dalej zamknięte. Dobra, to spróbujmy jeszcze raz E, potem E prim, a potem, jeżeli nie, to spróbujemy jakieś klucze podnieść, ale nie mam pojęcia, które. E? O, tutaj byliśmy już, tak? Czy to ma jakikolwiek sens włożenie tu jeszcze raz? W sumie nie wiem, czy mnie to przyniosło, jakkolwiek. Nie, nie przyniosło mnie. Super, dobra. Które klucze? E prim? Drzwi? 10 sekund. Boję się marnować tej jednej i drugiej, więc spróbuję po prostu przejść. Jak to jest poplątane. To jest najdziwniejszy sen, w jakim byliśmy. Okej, okay, nic również nie dało. Dobra, nie wiem, te klucze? Czy one leżały? Aha, tutaj jest... Wskazuje... wskazówka ósmą? Ósma to jest czas śmierci Renju. Prawda! To pasuje. I teraz do D trzeba podejść drzwi. D jest tutaj napisane, chodźmy date. Nie pomyślałem o tym zupełnie. Teraz to się wydaje oczywiste wręcz. Spróbuję tego klucza, tak, spróbuj go. To się wydaje oczywiste, ludzie. Są otwarte. Zostało już tam mało czasu, chyba mniej niż 3 minuty. O ile się mylę. Ile mamy czasu w ogóle odcinka? Pół godziny około. Okej, okay, jesteśmy gdzieś. W tej rurze. No, ona jest pokazywana, coś z tym wszędzie zrobić. Te drzwi też. Jesteśmy znowu na trzecim piętrze? Tej rury nie da się ruszyć. To jest panel kontrolny. A tutaj są drzwi trzecie, one są zamrożone, ale to jest z chłodnią związane, prawda? Rura? Możemy coś z nią zrobić? Jakoś się zatkać? Para. Kopnij, przykryj albo powąchaj. Ja myślę, że można ją kopnąć, albo ewentualnie... Przykryć?
Boję się tego trochę. Co to da? Nie wiem, spróbujmy kopnąć na początek. Okej. Para, aha, kopnąć teraz będzie rozmrozić drzwi. I drzwi trzecie mamy. Nie pomyślałam o tym? W ten sposób? Tak, obliczałam. Bo jest zaskoczona, przyznaj. Przyznaję, też to trochę inaczej to widziałem. Myślałem, że będzie chodziło o przykrycie i że ta rura wybuchnie. Ale okej. Zarzewiałe metalowe drzwi. Większość lodu zniknęła. Okej. Tutaj znowu potrzebujemy jedynki absolutnie. Ja mam mogę teraz otworzyć te drzwi. Okej. Stało? Klucz ma napisany control panel. Ale kontrolny? Co tutaj? Okej, kolejny checkpoint. Ile mam czasu? 2 minuty? Czy trochę mniej? Trochę mniej to kiepsko, chociaż został ostatni zamek. Trochę mniej. Raz 10? Oh shit. Źle czy będzie cokolwiek. Rzędy monitorów i guzików. No, bierzemy to na start, żeby nie stracić 50 sekund, bo to byłoby bez sensu. To wydaje się być stare. Wiesz, że ten komputer kontroluje elektronikę w faktorii. Ja potrzebuję klucza do aktywacji. Okej, okay, mam klucz, to się dobrze składa. A włóż klucz? Proszę. O, co? Więc? Rozumiem. Jeżeli przesuniemy tym czymś, nowa droga się pojawi. Okej, spróbujmy. O nie, błagam, to będzie jakiś strasznie długi i męczący coś czuję. Naciśnij, uśpij, przekręć. Przekręć? Okej, co się stało? To się zmniejszyło? Chyba nie odchodziło. Tak mi się wydaje. Zmniejszyło się, ale chwila, czas chyba poszedł do przodu? I zdążyłem zacząć, nie wiem, press switch? W takim padpru? Nie no, przesuwa się gdzieś, ale czy o to chodziło? Chyba niezbyt. Chyba, że... Jeszcze raz przekręcamy? Da się? I co, teraz się od tak rozsunie? Ej, okej, to chyba o to chodziło rzeczywiście. Nobito. Wydłużyło się. Jak pokazuje nam drogę, jak tam dojść? Teraz możemy użyć drogi do drzwi B. To znaczy, muszę otworzyć drzwi B'? Moment, pogubiłem się. Wyzwało mi, że mam przejść tędy, tak? Na pewno? 10 sekund, mało mi czasu zostało. Muszę dojść do drzwi B'. Według tego, co powiedzieli. Jak tam dojść? Nie mam już czasu dużo. B'. Czy to jest po drugiej stronie? B'. Drzwi są tutaj. Teraz muszę przejść tędy, a tutaj C są tutaj, a C' są tutaj, okej. Przejdę tędy? Przejdę. Nie przejdę. Dobra, a jak nie przejdę ten, to co? Około? Kurde, czasu nie można to. Są ostatnie drzwi, ale to może będzie rzutem na taśmę, wiecie? Ten jest zeskoczę. Tutaj już nie mam przejścia od tymi drzwiami. Tutaj? Mamy jakąś drogę? C'. Nie wiem, czy to są te drzwi. Teraz interesują. Dobra, weźmy, użyjmy czegokolwiek. Użyjmy tego chociażby. 1/9 będziemy mieli za to. No to czy to jest droga? Bo to w ogóle w inną stronę nas prowadzi chyba, co? Nie, jest B', okej. Okay. Okay.
Ja pierdziele, nie wiem, gdzieś mam 40 sekund, to jest... A-prim, tam byliśmy chyba już? Drzwi F? On są naprzeciwko nas? Trendy? Tylko się idzie? Tutaj, tędy. Musimy używać teraz tych stracaczy czasu, ich tarkanie musieli cofnąć. Tu jeszcze nie byliśmy. Ta droga chyba wcześniej zablokowana w ogóle. A czy to jest to? Drzwi F? Pierwszy raz je widzimy. Otwórz. No otwórz, to już raz 10 po tym mamy. Potem już jesteśmy trupami. Chyba nie są zamknięte. Gdzie tu cofnąć? Boże, ja się już pomieszam całkowicie. Już nie pamiętam gdzie byłem, kiedy byłem, jak byłem. Pierwsze piętro. Pierwszy raz tu jesteśmy. Ale pamiętam to, okej, okay, te duże drzwi. Jeżeli zobaczymy, co tam jest, na pewno coś wyczmienimy. Mamy przewód, mamy drabinę. Okej, drabina. Kurna. No, raczej kiepsko to widzę, użycie tego. No to jesteśmy... Chyba coś poszło nie tak, ludzie. Ale zrobiło bambuko to. No ale to co mogliśmy zrobić tak naprawdę? Już tu nic nie zrobimy, chyba że tu trzeba użyć rzeczywiście w ten sposób tego. Nie wiem, wesprzyj się? Uderz? Lift? Podnieś? Nie wiem, uderz? Gotowy? Wywołaliśmy oczywiście reakcję łańcuchową. To jest koniec Somniu. Udało się? Koniec? To Somnium jest strasznie niebezpieczne. Hej, te drzwi! Może teraz je otworzymy, sprawdź to. Chyba nie. Nie ma czasu. Kurde, balans. Ale co miałem zrobić, jak to miałem wszędzie opcje? Może ci była opcja, żeby... Retry. Spróbujmy na razie tutaj. Jesteś coś cofnie do drugiego zamka? O Jezu, ale gdzie to było? Pamiętacie to? To chyba się panel kontrolny? Ta. A najpierw robimy investigate, żeby nie tracić aż tak dużo czasu. Teraz robimy insert key. Teraz robimy rotate key. Teraz robimy znowu press switch i zaraz znowu rotate key. Było dobrze wyczmienione całkiem. I teraz tak, teraz idziemy tutaj. Teraz już nie marnujemy czasu, już wiem gdzie iść. Otwórz, spróbuj użyć tego, żeby zmarnować trochę tego czasu zaoszczędzić. Teraz idziemy przez tam do drzwi C prim. Będziemy mieli trochę więcej czasu. Ostatnio mieliśmy tutaj minutę, a teraz mamy trochę ponad minutę. Ale nie wiem, czy nie będę musiał tak wszystkie od nowa robić, bo trochę czasu pomarnowałem na ci pierdoło. A wydawało mi się, że i tak nieźle wybierałem, ale patrzę, że... Może tak powiem, gówno, a nie dobrze wybierałem. Ale trochę mniej czasu znowu zmarnowaliśmy, teraz mamy te drzwi. B'. Teraz przechodzimy sobie tutaj. Mamy już inną opcję tutaj. Teraz mamy dopiero minutę. Ostatnio mieliśmy tutaj 20 sekund chyba. Tam coś czuł tego. Okej, patrzcie. Patrzcie, mamy inne opcje. Możemy kopnąć. Możemy kopnąć i otworzyć. Tu 0 sekund da się zrobić. Spróbujmy. I teraz trzeba użyć drabiny pewnie będzie. I znowu wywołać to samo, tylko teraz będziemy mieli czas na to. Patrzcie. Oczywiście, że tak. Teraz bierzemy to. Bierzemy tutaj... Tackle to była opcja? Tak. Dokładnie tak. Proszę bardzo. Drzwi czwarte. No nie pierdzielcie. Ale zostanie 001, jeżeli to są ostatnie drzwi. Otwieram je. Jest to zima. Okej, ale to był ten serwer. To już widzieliśmy, niestety. Niestety bądź niestety. Nie było tutaj tylko
Bater, co się z oczu stało? To... Aiba, wracajmy do kontrola pokojów na trzecim piętrze. Już się robi. Okej, to nie jest koniec. Czyli zwaliliśmy coś. A może nie? Cztery ofiary, jednym słowem, są tu pokazane. Cztery mordy. Renju? Chodzi o to, że teraz będzie się zmieniało? Teraz Renju się zamieni w Iris? Iris, to pokazuje tę zmianę ciała ludzie. Iris zamieni się tutaj w Soul? Stąd jego noga? Soul zamieni się w... Czyli ktoś cały czas jakby szedł dalej. Szefową. I szefowa jest teraz tym kimś. Co do cholery się dzieje? Czajba to zrozumiała już? Ona chce teraz wejść w Hitomi? Co ty robisz? 6 minut minęło. Poczekaj, Hitomi jest... Ej, nie możemy wytrzymać ani trochę dłużej. Włączam. Nie. Zużyliśmy? To po prostu jest coś, czego byśmy i tak nie zrozumieli. Jakbym to zobaczył bez tamtej ścieżki, to i tak bym to nie zrozumiał, mam wrażenie. Ale może się mylę. Może bym zrozumiał. Porąbane. Anyway, porąbane. To wszystko jest porąbane. Rozejrzałem się trochę po twojej głowie. Ale jak jest to w skutki, konkluzje, zobaczymy dopiero w kolejnym odcinku. W tym momencie się z wami żegnam, mam ponad 40 minut, to i tak dużo. Moi drodzy, zapraszam was do komentarzy, żebyście przedstawili swoje teorie. Już myślę, że tutaj obraz robi się coraz jaśniejszy. I myślę, że tutaj powoli nie ma miejsca teoria, a raczej na lepienie faktów w całość. Też się... Bardzo dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do opisu, zerknijcie sobie do mediów społecznościowych, sporo tam wrzucam różnych rzeczy, warto mieć to na uwadze. No i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie prawdopodobnie skończymy tą ścieżkę i... No ja myślę, że z dwa odcinki... Wow, daleko jesteśmy. Jesteśmy teraz tutaj. Prawdopodobnie tutaj jeszcze będzie, no nie wiem, może maksymalnie z jedna albo dwie. I wrócimy tutaj. To będzie ciekawe ludzie. To będzie ciekawe, mam prawie cały flowchart zrobiony. Dobra, teraz się trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.